Obiektem zainteresowania dwóch młodych mężczyzn stało się pudełko klocków. Otrzymaliśmy informację o tym, że w jednym z legnickich marketów doszło do kradzieży rozbójniczej. Weszło do tego sklepu dwóch mężczyzn, którzy ze stoiska z zabawkami zabrali paczkę klocków Lego i usiłowali opuścić sklep, przechodząc przez linię kas, nie płacąc za te klocki. Gdy personel sklepu usiłował interweniować, złodzieje zagrozili pobiciem. W efekcie i tak wkrótce trafili w ręce policjantów. Warta 130 zł zabawka dla najmłodszych wpędziła mieszkańców Legnicy w niemałe tarapaty. Niebawem za swój czyn odpowiedzą przed sądem. Bezpośrednio po tym zdarzeniu na parkingu marketu zostali oni zatrzymani przez policjantów samodzielnego pododdziału prewencji policji z Legnicy. Są to legniczanie w wieku 23 lat obaj. Panowie próbowali jeszcze troszeczkę walczyć z policjantami, zostali obezwładnieni i osadzeni w policyjnym areszcie. Za kradzież rozbójniczą złodziejom grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę. Zapraszamy na baseny. Centrum 7. Rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I Ustronie 4. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.